Siemano, siemano, zobaczcie. Jaka fajna sprężareczka. Nie sprężarka, bo to tylko butla została po sprężarce, nie? Całej. Ale fajna, co? Elegancka. Kółka się kręcą. Wszystko jeździ. Zobaczcie, jakie skarby mamy na przyczepie. U cioci byliśmy pod złom, a ciocia takie coś chciała wyrzucić. Kurde, to chyba na gospodarstwo się nada. Trzeba będzie to odrestaurować. Butla jest zdrowa. Nic tam nie szumi w środku, czyli wody nie ma. Super. Puszczone było. Kurde. Tutaj poobcinać. Nowe wężyki pozakładać. Kompresor. Sprężareczkę poobcinać. Dać. My chyba to będziemy mogli wykręcić tutaj. O. Sprężarkę dać. Tak, sprężarkę tutaj dać. I będzie piękny kompresor. Tu też mamy na śrubach. No to licząc tylko odkręcać. Tak, tak. Co ty o tym sądzisz? Oszlifować, pomalować. Odrestaurować mądrze brzmi. Piękne kółka, zobacz jak się to prowadzi. Słychać biedę. No, coś tam można zrobić z tego, nie? Brzmi fajnie. Tutaj zawór. To by trzeba było nowe. Z czego ten zawór? Żeby zakręcić po prostu, tak? Chyba tak. Coś tutaj było. To wszystko zardzewiało, ale tu nawet jest zegar. Taki. Kurde, co? Stawimy zegar od 60. Zobaczcie, jakie tu są jeszcze fanty, jakieś silniki. A to już chyba nie pyrkocze, tak mi się wydaje. Tu jest rozlucznik. Czego to jest rozlucznik w ogóle? Od 60, wolnoobrotowy. Kurczę, jakie skarby. No. Elegancko. Co tu jeszcze jest? Może coś tu by się przydało. Może jakieś płaskowniki by były? Klatka taka. Płaskowniki zawsze się klatka przydadzą. Klatka jest taka, widzisz? Klatka, ale nam klatka nie potrzeba. No a co klatka? Płaskowników żadnych nie ma. Ten rozlucznik by dobry może był, co? Można go dać do regeneracji. Ale co z nim zrobisz w sumie? Ktoś z widzów by chciał. Zostawię go, co? No nie wiem. Zważymy, ile będzie, później odejmiemy. Tam te graty trzeba jeszcze ogarnąć, co nie? Co? Te graty tutaj, co stają, trzeba jeszcze ogarnąć. No. Dobra, ile tu jest silników. Ja pierdolę. Śruby tak. A wiesz, co to jest? Osłonka do spalania. Co? Osłonka do spalania. Nie. To jest tu. Wanna? Taka wannienka. No. Tu było na szelki. Zakładało się, tutaj jest na brzuch, widzisz? I kurde, dla dawało się zboże lub nawóz i tylko się siało tak. Siu, siu, siu. Widzisz? Jakby go sprawdził na prąd. Czy ma? Dobrze chodzi. A to jest ten, na wodę. Firma! Firma, przyjechaliśmy! Ze złomem! Po ciotkach zbieram, bo już na kredyty nie ma. Na Wolfolbruku nie kupować, żeby było na ratę kredyt. No. No i co, panie i panowie, jesteśmy na złomie. Naszym lokalnym złomie. Tutaj elegancko. Teraz będziemy się uczyć cofać, co? Joker, umiesz cofać czy nie? Tam mam wjechać? No to wjadę. Jakieś mi na tą stronę się bierz. No tak. No, to jedź normalnie. No to kazali mi inaczej wjeżdżać. Nie, no tutaj przodem i no. Musisz na tą stronę przesypać. Dobra. No, ale mały to ma skręt. Chyba przyczepę wywalił. Taki skręt. Ale fajny jest klakson chociaż. Kurwa, 100 kilo. Po co ja wchodziłem?
Jak wygląda miotła na złomie? Zajebista miotła! Co tam firma? Siema! Czysta! Mała akcja, polujemy przyczepką, samochodzik. Jedziemy od firmy z Kasiorą. Rozliczymy się z ciocią, damy jej za złom. Zobaczymy, co powie za te silniki, co tam wzięliśmy i tą butlę, sprężarkę. I widzimy się w dalszej części filmu. Na razie, siemka. Panie i panowie, dzień dobry, tutaj Joker, tu przyczepka trzyosiowa, tam będzie piasek. Uważaj, odejdź, odejdź. Dobra. A weź tak lekko w dół, trochę w górę. Dzień dobry. A jak turem wezmę to tak łyżkę, tur nie dosięgnie, on ledwo sięga do przyczepy. Musisz równo ściągać, bo nie można tak po jednej stronie, Przemek, wiesz? Dobra. Do środka. To Przemek, musisz wyżej wejść. Nie, ściągaj tak, bo to się przeciwwaga robi też. Z góry trzeba przerzucić. Wiesz, o co chodzi? Dobra, jedę się przebrać szybko. Dobra. Podejście drugie. Bardziej do przodu, bo teraz kupa blokuje. Opuść trochę, bo chyba burta za bardzo jest wygięta. Czy ona może jak najbardziej wyginać się? Palety. To jest dobrze.
mało wieje dzisiaj, nie? No, piździ. Jak to przy nim zwykł mówić?